Dziś o najlepszym polskim komiksie 2020 roku, w sensie tak nagrodzonym, i czy to daje mu gwarancję przejścia do klasyki gatunku w polskim komiksie. Cześć, tutaj Krzysiek, witam Was na kanale książkowym w serii Komiksowo. Dziś będziemy rozmawiać o komiksie Koniec Lipca Marii Rostockiej. Komiksie, który wygrał ubiegłoroczną nagrodę na Międzynarodowym Festiwalu Gier i Komiksu w Łodzi, czyli póki co najbardziej prestiżową nagrodę, i spotkał się z pochlebnymi recenzjami. Ja trochę wbrew tym zdaniom dzisiaj, ale to też nie tak, że ten komiks jest zły. To historia dziejąca się, o dziwo, pod koniec lipca, w której obserwujemy 12-letniego Alka i jego rodzinę, najbliższe otoczenie, które funkcjonuje na wsi. Alek trafia na wieś i mieszka u babci razem z mamą, która na co dzień pracuje. Autorka, która zajmuje się przedstawianiem psychologii w sztukach wizualnych, skupia się tutaj na tym. Chcę nam pokazać rodzinę w nieco szerszym kontekście. Ja uwielbiam komiksy takie prospołeczne, obyczajowe, pokazujące rzeczywistość w różnych odcieniach szarości, ale to, tak, to też nie tak, że każdy mi się podoba. Wybór przez kapitułę w Łodzi tego komiksu nie jest kontrowersyjny, biorąc pod uwagę, co wygrało w ubiegłym roku, czyli obiecanki, też pokazujące w soczewce pewien wymiar funkcjonowania rodziny. W komiksie Koniec Lipca mamy bardzo mało akcji, co moglibyśmy rozpatrywać jako wadę, ale przytoczę choćby taki przykład jak Morze po kolana Marcina Podolca i Marcina Kołodziejczyka, komiksu, w którym też tej akcji mamy jak na lekarstwo, a trzyma to jakoś w napięciu, powoduje niepewność. A tutaj mamy tego, wydaje mi się, że jak na lekarstwo, więc ta narracja nie jest dynamiczna, ale też nie przykuwa, nie wciąga nas tak bardzo. Tak samo nie przykuwają nas i nie wciągają postacie. Trudno nam się utożsamiać z którąkolwiek z nich i się zestawić, choć pewnie często spędzaliśmy końcówki lipca na wsi, u babci może, u cioci. Rodzina, którą obserwujemy, to właśnie babcia, mama Monika i 12-letni Alek. Każdy z nich funkcjonuje osobno, w sensie nie mamy dziadka, ojca ani rodzeństwa dla Alka, przez co są trochę osobnymi bytami. Ojca Alka poznamy i zobaczymy, jak on funkcjonuje, choć Alek go tak naprawdę nie zna. I na tym przykładzie autorka pokazuje nam obraz rodziny patologicznej, w której matka jest, czy babka jest straszną tyranką, która w zasadzie nie cierpi ludzi dookoła siebie. Trudno nam wniknąć w psychologiczne podstawy jej zachowania, ale z tego, co możemy się domyślać i co chce nam pokazać autorka, wynikają one z podobnych przeżyć, które teraz ma matka Monika. Widzimy więc przyjmowanie pewnych cech, sposobu zachowań pokoleniowo, co generalnie jest spoko, ale w literaturze i w komiksie mamy tego naprawdę mnóstwo, więc potrzebowalibyśmy jakiegoś zniuansowania tej sytuacji, jakieś pokazania drobniejszych elementów tego, jak to wpływa. A tutaj przez tą soczewkę widać, że w zasadzie jest to schemat bardzo ogólny i przy tym cały czas się powtarzający. Bez szans widzimy w zasadzie losy Alka, który tak jak matka będzie wpadał w te sidła patologii, ale takiej patologii nie z dużą ilością alkoholu,
czy z jakąś przemocą fizyczną, ale z przemocą psychiczną. Najtrudniejszą do wykrycia i do zobaczenia. Same ilustracje bardzo mi się podobają, widzimy malarskie umiejętności autorki i one trochę oddają ten koniec lipca. Są to bardzo kolorowe prace, ale też trochę przymglone. Więc jakbyśmy szukali takiego słonecznego lipca, to go tu nie ma. A przy tym dynamika i metaforyczność samych rysunków też mnie trochę zawodzi. Sam pomysł i koncept końca lata jest naprawdę dobry. Takich komiksów potrzebujemy, na takie czekamy. Ale czy to udało się Rostockiej? Ocencie sami. I czy to komiks, który z nagrodą za 2020 rok zostanie zapamiętany na dłużej i wejdzie do kanonu polskiego komiksu, to przekonamy się o tym z czasem. Dzięki serdeczne i do zobaczenia.